Pierwsza liga dla SPR Wisła Sandomierz to nie tylko olbrzymie sportowe wyzwanie dla sandomierskich szczypiornistów, ale również zwiększone potrzeby finansowe dla całego klubu. Dlatego drużyna piłkarzy ręcznych wychodzi z prośbą o finansowe wsparcie do lokalnych przedsiębiorców. W tych trudnych negocjacjach drużynę wspiera Karol Bielecki, kilkukrotny mistrz świata w piłce ręcznej, który twierdzi, że połączenie sandomierskiego biznesu i sportu to doskonały pomysł. Chodzi nam o to, żeby jakby zaktywizować grupę tutaj sandomierskich biznesmenów, którzy być może mają jakby chęć wsparcia piłki ręcznej tego klubu, żeby rzeczywiście mógł zagrać w pierwszej lidze i przy tym dać szansę też młodym ludziom, którzy uprawiają piłkę ręczną właśnie, żeby mieli motywację do tego, żeby w tym klubie grać, występować, szkolić się. Karol Bielecki został poproszony o wsparcie w promocji drużyny nie tylko jako utytułowany zawodnik, ale również jako sandomierzanin. W planach mistrza jest nie tylko pomoc wizerunkowa dla zespołu, ale również organizacja dużego sportowego wydarzenia, podczas którego chce spuentować swoją dotychczasową karierę. Chciałem taki mecz organizować pod tytułem właśnie jakieś takie moje zakończenia kariery, czyli moi koledzy z reprezentacji naprzeciwko kolegom tutaj z Wisły Sandomierz, być może na jesień, być może wiosną przyszłego roku uda się taki mecz rozegrać, kiedy pandemia troszkę odpuści. Przypomnijmy, że drużyna Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Wisła Sandomierz po 20-letniej przerwie weszła ponownie do pierwszej ligi. To duży sukces, ale również olbrzymie wyzwanie. Klub potrzebuje wsparcia na swoje utrzymanie w wysokości od 100 do 120 tysięcy. Jak mówi prezes SPR Wisła Sandomierz, pierwsze finansowe deklaracje ze strony przedsiębiorców już się pojawiły. Nie mówię, że nie mamy już jasnych deklaracji wsparcia, pomocy, ale liczymy oczywiście również na jakąś większą akcję, która po prostu doprowadzi do tego, że będziemy mogli godnie reprezentować barwy Sandomierza na parkietach w całej Polsce. Na poniedziałkowym spotkaniu pojawił się burmistrz miasta Marcin Marzec, który również liczy, że pojawienie się Karola Bieleckiego przyczyni się do zwiększonego zainteresowania losem sandomierskich piłkarzy ręcznych. Zachęciliśmy wspólnie, zarząd klubu, jak również moja osoba, zachęciliśmy Karola do wsparcia, do obecności i to wsparcie od Karola mamy. Oczywiście jest za piłką ręczną sandomierską całym sobą, natomiast też ma pewne propozycje dla świata biznesu sandomierskiego, świata biznesu, dla potencjalnych sponsorów, darczyńców. W Sandomierzu Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wisła Sandomierz działa od ponad 50 lat.